Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które pojawiają się na moim kanale oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, na początek projekt 360 i jedno małe zdanie, jedna taka moja mała uwaga na ten temat. Otóż liczy się efekt końcowy. I tylko tyle w tym temacie. Dzisiaj przyszywam kolejny guzik, tym razem taki czerwony, materiałowy. Właściwie to go nie przyszyłam, a przymocowałam przy użyciu szpilki. Przyszyję go po filmie. I to jest po prostu, będzie to samo, co po tej stronie tutaj, na tym ramieniu. Te same kolory, te same guziki będą znajdowały się po drugiej stronie. Zacznę dzisiaj od tego, co mam na sobie, ponieważ sweter jest u mnie nowością. Był on troszeczkę taki skosmacony, natomiast udało mi się doprowadzić go do stanu idealnego i w tej chwili jest po prostu czym oko cieszyć, powiem o tak, ponieważ bardzo podobają mi się kolory, jakie są na tym swetrze i wygląda w tej chwili jakby był nowy, ma takie bardzo fajne kształty, rękawy są takie szersze, będziecie widziały zresztą stylizację. Do tego ubrałam spódnicę moją, jedną z moich ulubionych, też taką kolorową i szpilki w kolorze fuksjowym. I to wszystko, cała moja stylizacja. Teraz może zacznę od pasków, dlatego że nie zawsze pamiętam tak naprawdę do której stylizacji dany pasek założyłam, więc na początek pokażę Wam paski i każdy z nich kosztował 2 zł, więc dla mnie to jest rewelacja, uwielbiam kupować paski po 2 zł. Pierwszy to jest czerwony, skórzany pasek Karen Millen. Bardzo, bardzo fajna zdobycz. W dodatku za 2 zł taki pasek skórzany kupić to jest naprawdę rewelacja, ponieważ za 2 zł można i kupić i kurtkę, naprawdę można wszystko kupić po 2 zł, jeżeli chcemy. Nie ma tak, że czegoś nie ma. Tylko ja ostatnimi czasy jeżdżę do różnych second handów, natomiast jeśli chodzi o zakup pasków, to specjalnie zajeżdżam do takiego jednego mojego ulubionego second handu, można tak powiedzieć, w którym właśnie te paski sobie kupuję. Ale też nie ma ich co tydzień. To nie jest tak, że co tydzień są paski, bo czasem kupię, czasem nie kupię. Natomiast jeżeli nie ma pasków, to wtedy sięgam po torebki i zazwyczaj to jest taka wymiana. Raz kupię pasek, raz kupię torebkę. I też torebki za 2 zł jak najbardziej mi pasują. Dobra, no i po prostu taki czerwony, szerszy pasek. Dorabiałam sobie w nim dziurkę podczas nagrywania dla Was stylizacji, dlatego że standardowo był on na mnie za duży. Pasek numer 2 to kolor pomarańczowy, z czego bardzo się cieszę, dlatego że uwielbiam ten kolor i tak naprawdę polowałam bardzo długo i czekałam bardzo długo na pasek w kolorze pomarańczowym. Ten jest na gumce i jest on na mnie dobry, ponieważ no jest taki jakiś mniejszy, bardzo fajny pasek, ponieważ super wygląda na sylwetce. W fajny sposób po prostu tę sylwetkę podkreśla, mi bardzo on odpowiada. No i rzeczywiście ten kolor pomarańczowy jest świetny. On jest tutaj taki złoty, nie wiem jak go trzymać, bo on nie chce się tak fajnie ułożyć. Lepiej go po prostu zobaczyć na sylwetce i tak jak mówię, będzie tutaj gdzieś stylizacja z tym paskiem, więc wtedy zobaczycie jak on wygląda, bo pokazując go w ten sposób to raczej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Dobra, i odkładam już ten pasek. Na początek pomarańczowa taka koszula, to nie jest taki żywy pomarańcz, to jest gdzieś taki kolor brzoskwiniowy, bardzo ładny, takiego koloru jeszcze w swojej garderobie nie miałam. Bardzo ładna koszula, jest to jakaś koszula vintage, mankiety tutaj są, to znaczy proste są te rękawy, nie ma tutaj żadnych tak naprawdę mankietów i to jest takie 7 ósmych długość. Tutaj mamy kieszonkę, z tyłu ta koszula prezentuje się w ten sposób, ubrałam do niej spodenki, taka Wam się właśnie stylizacja wyświetli i za chwilę właśnie Wam pokażę moje spodenki, które do tej koszuli ubrałam. Są one marki Stradivarius, czyli sieciówkowe, natomiast bardzo fajne i cieszę się, że je znalazłam, rozmiar 34, nie muszę ich zwężać, ale jedyna taka rzecz, jedna wada właściwie taka, to jest to, że muszę je podszyć, po prostu one się tutaj są w tym miejscu podszyte na szwach, natomiast odwijają się i to widać. Starałam się na filmie to gdzieś ukryć, natomiast wyświetli Wam się też taka stylizacja konkretna, bo te dwie rzeczy, tę koszulę i właśnie te spodnie pokazywałam Wam
na zasadzie takiej, jak to wygląda, natomiast cała moja stylizacja będzie składała się jeszcze z zielonej takiej marynarki oversize'owej i do tego pomarańczowa torebka i to jest cały zestaw taki gotowy do wyjścia. W ten sposób mam zamiar się ubrać. Jeżeli będzie mi za gorąco, to oczywiście marynarkę sobie zdejmę, natomiast dokładnie tak mam zamiar się ubrać z tym zielonym żakietem, z tą marynarką. No i muszę to, oczywiście te spodenki no, wymagają tego, żeby je podszyć albo mocno zaprasować, żeby się to po prostu nie odwijało, bo mnie to bardzo denerwuje i wygląda to źle. Ogólnie są w stanie bardzo dobrym, muszę jeszcze je troszeczkę wypielęgnować, natomiast wszystko tak poza tym jest z nimi ok. Moi kochani, muszę coś powiedzieć, natomiast muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Na komentarze typu gdzie ubrać, na jaką pogodę to założyć i wręcz to są takie komentarze, takie pytania z takim wyrzutem, nie będę odpisywała, dlatego że to jest dla mnie pytanie takie trochę retoryczne i trochę takie, które ma oczywistą taką odpowiedź, dlatego że chyba każdy z nas wie, kiedy jest mu zimno, kiedy jest mu ciepło, więc pytanie gdzie, na jaką pogodę to ubrać, no to właśnie jeszcze z takim wyrzutem, no to jest takie po prostu dla mnie dziwne to pytanie trochę, powiem Wam szczerze, bo na przykład każdy ma inny, tak jakby poziom tej swojej, każdy inaczej odczuwa daną temperaturę, o tak. I na przykład ostatnio było u mnie 17 stopni i ja już miałam stylizację taką bardzo wiosenną, bez odzieży wierzchniej, natomiast widziałam na ulicy młode dziewczyny, młode kobiety, które miały czapkę i które miały założone czapki na głowy i które miały po prostu płaszcze puchowe, czarne, zimowe. Zauważyłam, że w Polsce jest coś takiego, że jak nawet jest ta temperatura, powiedzmy byłaby w lutym, 17 stopni byłoby w lutym, to ludzie jeszcze uważają, że to jest zima, że to jest luty, że nie wypada po prostu założyć czegoś wiosennego, bo jeszcze ziemia się nie nagrzała, rozumiecie? Słyszałam taki dosłownie tekst, że ziemia się jeszcze nie nagrzała i nie wolno ubrać wiosennej stylizacji. Więc no, naprawdę, ubierajmy się tak, jak chcemy i ja nie zwracam na to uwagi, czy komuś się moja stylizacja podoba, czy też nie. Jeżeli mi w danej rzeczy jest odpowiednio, czyli to moja sprawa, czy ja będę później chora, czy też nie, to ja decyduję, czy na przykład, jak jest 17 stopni, zakładam stylizację wiosenną, czy zakładam sobie po prostu zimową. To zależy od każdego człowieka, więc tutaj tylko taka mała wzmianka na ten temat. Kolejna rzecz to jest fioletowa marynarka, która wydaje się być wygnieciona, ale to jest taki materiał. To jest właśnie taki delikatnie tłoczony materiał. Marynarka jest o kroju takim krótszym, szerszym i takich marynarek teraz poszukuję, takich żakietów. Będę na niej po prostu, powiedzmy, polowała. Nie zawsze się one znajdują, to jest taka rzecz bardzo wyszukana, powiedzmy, właśnie taki krój. Zauważyłam, że u mnie w sklepach, w second handach takie marynarki pojawiają się bardzo, bardzo rzadko i na razie mam tylko chyba dwie albo trzy w swoich zbiorach. Ona ma takie bardzo fajne zapięcie, zobaczcie, to jest na samym dole zapięcie i tutaj po prostu jeden guzik, drugi jest do ozdoby i to jest wszystko, żadnych tutaj guzików, bo to jest forma taka krótsza, dekolt jest dość głęboki, bardzo mi się ta marynarka podoba, to jest taki, powiedzmy, wersja taka crop topowa i w dodatku oversize'owa, więc taka śliwkowa marynarka trafiła ostatnio w moje ręce. Pod marynarką miałam ubraną taką koszulę, to jest chyba wiskoza, żółty taki delikatny kolor, mam coś podobnego, podobny kolor w swojej garderobie, ale jednak jak przyłożyłam te dwie koszule do siebie, to różnią się te kolory, więc ta jest bardziej taka delikatna, tamten kolor jest bardziej żywy, taki kanarkowy. No i ta koszula po prostu dała mi jej drugie życie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ona ma z tyłu tutaj takie drobne dziurki i mi to ogólnie nie przeszkadza. Jak rozpuszczę włosy, tego nie widać. Przyda mi się po prostu pod różne marynarki, żakiety i tych dziurek nie widać, a uważam, że jest naprawdę bardzo fajna. No i to jest kwestia wyboru. Ja tym rzeczom daję drugie życie, bo czasami są takie drobne dziurki, ale tej koszuli właśnie nie przekażę dalej, nie sprzedam jej dalej, ona po prostu zostanie ze mną ze względu na te dziurki, bo ja raczej na pewno nie wysyłam nikomu rzeczy podziurawionych, w żaden sposób zniszczonych. Jeśli bym planowała taką rzecz po prostu wysłać, to oczywiście o tym wszystkim bym w opisie powiedziała, napisałabym to wszystko w opisie, zawarłabym te wszystkie wady, które na danej rzeczy są. Natomiast ja takie rzeczy zostawiam sobie, bo ja nie jestem jakąś wielką panią, nie wiadomo kim i mi takie rzeczy naprawdę nie przeszkadzają. Jestem prostym, prostym człowiekiem. Kolejna rzecz to jest spódnica. Oczywiście, pewnie się domyślacie, została przeze mnie przerobiona. Standardowo. Obcięta,
i standardowo zwężona. Jest to spódnica wykonana w 100% z wiskozy. Podoba mi się jej kolor. Jest po prostu rewelacyjny kolor. Całe te wszystkie połączenie kolorystyczne, fioletowy, zwłaszcza z tym zielonym i z tym turkusem, no wygląda to świetnie i naprawdę mogę sobie stworzyć dużo różnych stylizacji z tą spódnicą. Tak jak patrzyłam, to 10 sobie już takich wymyśliłam. Natomiast dzisiaj pokażę Wam jedną z fioletową, taką ciemną koszulą, którą uwielbiam. I do tego zielone, takie mocne szpilki, bardzo fajne połączenie kolorystyczne, odpowiada mi jak najbardziej. No i to będzie jedna ze stylizacji takich właśnie u mnie wiosennych. Kolejna przepiękna spódnica, która tak bardzo mi się spodobała w sklepie, że stwierdziłam, muszę ją mieć. Niby tu są takie kolory ponure, ale ona jest bardzo ładna, bardzo elegancka. I tej spódnicy nie skracałam i raczej skracać nie będę. Zostanie w takiej długości, w jakiej jest, ponieważ podoba mi się, dobrze się w niej czuję. No oczywiście musiałam ją troszeczkę dopasować, zwęzić. Niby to są takie drobne zabiegi, ale to jest też bardzo ważne, bo nie każdy materiał też dobrze się zwęża. Są na przykład takie grube dżinsy albo jakieś takie inne materiały sztywne, które bardzo ciężko się zwęża na maszynie i wtedy nie mogę powiedzieć, że jest to tylko jakieś takie zwężenie, że to poszło mi szybko i sprawnie. Natomiast czasem muszę się też przy tym napracować, więc no ale jakoś tak się nie poddaję i zawsze i tak zwężę daną rzecz, choćby nie wiem co to było. Nawet jeżeli mam zmienić 5 igieł, te igły się połamią, to i tak po prostu daną rzecz sobie dopasuję, tak jak chcę. No i taka stylizacja troszeczkę bardziej elegancka i w tej stylizacji pojawiły się buty, które za chwilę Wam pokażę. Właściwie to jeden wezmę do ręki, bo jest mi łatwiej trzymać. Są to szpilki Kazar, które mają 12 cm, są naprawdę bardzo wysokie, to już 12 cm to już jest obcas, można tak powiedzieć, to już jest szpila. Natomiast tak, te buty miały być w innym kolorze. I te buty miały być w kolorze tej podszewki, taka właśnie jak jest tutaj w tym płaszczu. I już drugi raz ta marka mnie po prostu zawiodła w tym momencie, dlatego że jedne buty kiedyś zamówiłam żółte, które na stronie wyglądały rzeczywiście jak żółte. No jest różnica między żółtym a żółtym takim neonowym kolorem, to widać po prostu gołym okiem. I one były tak to zdjęcie było zrobione, nie było napisane, że to są neonowe szpilki. Przyszły mi takie żarówy, jak te moje żółte kozaki, więc je odesłałam. I tutaj sytuacja się powtórzyła drugi raz, dlatego że na stronie buty były w kolorze po prostu tego płaszcza, tej podszewki i miał być to taki mój nierozerwalny zestaw. Zamówiłam szpilki do podszewki, po prostu. No i niestety przyszły takie khaki ciemne, zastanawiałam się, czy je odesłać, czy nie. Nie mam takiego koloru w swoich tutaj zbiorach, więc stwierdziłam, dobrze, zostawię je, ale no drugi raz już po prostu jestem pod tym względem zawiedziona, więc trzeba uważać na te kolory, bo naprawdę oni mają zupełnie inne na stronie, a zupełnie co innego przychodzi. Kolejna rzecz to jest perła. Praktycznie będzie kilka jeszcze perełek w tym odcinku, ale to muszę głośno powiedzieć. To jest mój faworyt dzisiejszego odcinka, to jest przepiękna koszula w stylu marynarskim, która skradła moje serce totalnie. Po prostu jest przepiękna i to jest bardzo stara koszula. Oczywiście, żeby doprowadzić ją do takiego stanu, w jakim jest teraz, troszeczkę musiałam się napracować, bo naprawdę miała przyżółknięty kołnierzyk, brudny i to trzeba było zapierać mydłem 3 razy w dodatku, natomiast i 2 razy prać. Ale było warto, dlatego że wszystko z niej, co złe, zniknęło i zostało to, co najpiękniejsze. Ta koszula bardzo mi się podoba i mam co do niej mnóstwo planów, bo można stworzyć z nią cudowne stylizacje. Jest dla mnie naprawdę rewelacyjna i to jest mój styl, bardzo mi się podoba. Jest po prostu w moim stylu i uwielbiam ją i takiej jeszcze w swojej garderobie nie miałam. Bardzo ładne guziki granatowe, wszystko jest tutaj na niej przepiękne. Perła numer 2 to jest czerwony, stary płaszcz, taki prochowiec, oversize'owy. I ten płaszcz tak bardzo skomponował się fajnie z tą koszulą. Widać ją tylko tak naprawdę pod spodem, ale jest to po prostu takie połączenie, bardzo mi się podoba. No i zobaczcie, specjalnie przed filmem nie zaszywałam tej podszewki, żebyście wierzyły mi, że też kupuję takie rzeczy. Zobaczcie, jaka dziurawa jest ta podszewka. Widzicie, jakie tutaj są dziury? No i oczywiście ja to muszę naprawić. Płaszcz jest po prostu tak stary, że trzeba mu to wybaczyć. Ale ja na to uwagi jakby nie zwracam, ponieważ na zewnątrz jest przepiękny, prześliczny, cudowny. Z tyłu tak się prezentuje, ma bardzo fajne tutaj napy na rękawach. To są takie patki, ozdoby, po prostu super to wygląda. Tu też są te patki
Bardzo fajnie ten płaszcz się prezentuje. Zapinany jest na napę. No to jest też mój faworyt. Bardzo mi się ten płaszcz podoba. No i zostanie ze mną na dłużej. Mam tylko jeden czerwony płaszczyk w swojej garderobie. To jest taki płaszcz z wełny. I tamten jest troszeczkę za ciepły już na teraz. Natomiast ten śmiało może zastąpić właśnie tamten, o którym przed chwilą wspominałam. Kolejna rzecz to jest taka bluzka Clock House rozmiar 40x42. O, i tutaj wystąpił ten pasek czerwony Karen Millen, który Wam pokazywałam i właśnie dlatego go ubrałam, ponieważ ta rzecz jest no taka duża. Można by było to ubrać bez paska, ale bardziej mi się podoba. Do tego fioletowe kozaki, koszula biała pod spód i gdzieś to wygląda bardziej elegancko. To jest bawełna. Ogólnie ta rzecz nie jest elegancka, natomiast można też zmienić charakter danej rzeczy, ubierając po prostu odpowiednie dodatki do danej rzeczy, czyli tutaj w przypadku tej białej koszuli, no ona jest sama w sobie elegancka, więc stylizacja jest bardziej taka, ma inny charakter, o tak, może nie jest do końca elegancka, bo też są gusta różne i o elegancji tak jakby dla jednego coś jest eleganckie, dla drugiej osoby nie jest, też jakby tutaj po prostu zmieniłam troszeczkę charakter tej bluzki, o tak, może Wam to bardziej powiem, natomiast nie ubrałam jej tak bardziej na luzie, tylko bardziej tak powiedzmy elegancko. I ona tu tak się prezentuje, to jest kolor koralowy. Kolejna rzecz to jest bardzo stara sukienka, ale bardzo mi się podoba. Po prostu jest inna. I tego typu sukienki możemy znaleźć u projektantów z najwyższej półki. Nawet ostatnio chciałam jej użyć, ale ona jeszcze mi się przyda, ponieważ muszę znaleźć taką markę, żeby ona właśnie do danego projektanta pasowała. Najbardziej by pasowała do marki Chanel, natomiast nie zrobimy porównania z marką Chanel, dlatego że wchodząc na stronę tej marki nie mamy żadnych cen, tylko o wszystko trzeba pytać. Stąd też takiego porównania jeszcze nie nagrałam i raczej nie nagram. Więc taka sukienka trafiła w moje ręce. Mankiety też wykończone białym tym materiałem, guziki, tutaj nie ma ramion, to daje jej takiej lekkości, natomiast nie przeszkadzałoby mi, gdyby tutaj były zabudowane jednak te ramiona, ale dobra, jest jak jest i to jest taka spódnica welurowa, aksamitna, sukienka, przepraszam, dość gruba, no i zostaje ze mną póki co. Ostatnia rzecz to jest taka cienka marynarka, powiedzmy taki blazer i jeśli chodzi tutaj o skład, to jest tutaj coś takiego, więc 57% to jest jedwabiu i 43% bawełny, pół na pół i już ta rzecz się tak nie gniecie jak 100% jedwabiu, więc bardziej mi już odpowiada. Można to sobie wystylizować na różne sposoby, a właśnie i tutaj wystąpił pasek pomarańczowy z tego co pamiętam i spódnica, którą mam na sobie, do tego pomarańczowe szpilki i takie po prostu ciepła stylizacja, bardzo taka cieplutka, milutka uważam i to jeśli chodzi o ten żakiet, o ten blazer, to jest to bardzo taka przyjemna rzecz, delikatna i naprawdę wiosną przyda mi się. Zamiast na przykład grubej jakiejś czerwonej marynarki, w zależności od temperatury, jak mi będzie to pasowało, no to wówczas sobie będę miała taką alternatywę, takie zastępstwo dla tych takich grubszych po prostu żakietów, marynarek. Z tyłu tak się to prezentuje, bardzo fajna rzecz. No i w sumie cieszę się, że udało mi się znaleźć takie zastępstwo dla tych wszystkich czerwonych marynarek. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.